Dokładnie 105 lat temu odrodziła się wolna Polska. Data 11 listopada upamiętnia dzień, w którym Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Polska po 123 latach odzyskuje niepodległość. Dzisiaj my, wdzięczni spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, wspominamy i oddajemy hołd walczącym o naszą wolność. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców Rzeczpospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, w tym żołnierzy batalionów chłopskich. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Stoimy dzisiaj w wyjątkowej chwili przed dzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Stajemy oddać hołd bohaterom, tym wszystkim, którzy przez 123 lata niewoli dzielnie bronili godności Polaka, godności Polski, której nie było na mapie, a która była w sercach tych wszystkich, którzy w powstaniu styczniowym, listopadowym, we wszystkich zrywach niepodległościowych, poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, walczyli dzielnie po to, żeby Polska wróciła do poczesnego swego miejsca w Europie. 123 lata trzeba było czekać na to, żeby odzyskać niepodległość, ale niepodległość odzyskano nie tylko dzięki, ale może przede wszystkim, ale nie tylko dzięki walce zbrojnej, dzięki setkom tysięcy ofiar młodego nieraz życia, ofiar zsyłek, ofiar ciemiężenia przez zaborców, ale też kulturą osobistą, pamięcią krzewioną nieraz i przekazywaną z ojca na syna, literaturą ku pokrzepieniu serc pisaną przez naszych wieszczów. Polska jest w sercach, Polska jest w nas, Polska jest wpisana w prawa nasze tysiącletniego narodu do samostanowienia, do istnienia na tej ziemi. Dzisiaj wielki hołd bohaterom, tych wszystkim, dzięki którym dziś możemy cieszyć się wolnym krajem, oddajemy, ale oni swój obowiązek względem ojczyzny, względem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej spełnili. My jesteśmy zobowiązani, prócz oddawania im czci, hołdu i celebrowania, świętowania ich pamięci, też zobowiązanie pamięci o tym, żeby ofiara, którą oni złożyli, nie została zmarnotrawiona. My dziś, współczesne pokolenie wolnych Polaków, mamy też zobowiązania względem samych siebie i historii naszych przodków. Winniśmy na każdym kroku pamiętać o tym, że silny naród to naród zgodny, naród nieskłócony, naród, który wzajemnie się szanuje. Rzeczpospolita to zbiorowy obowiązek, tak jak mawiał Wincenty Witos, którego dziś pozwolę sobie zacytować. Dobrobytu kraju nie buduje jeden pojedynczy człowiek, ale cały świadomy swych praw i przede wszystkim obowiązków naród. My jesteśmy częścią, dumną częścią wielkiego narodu i życzmy sobie dzisiaj jak największych sukcesów, żeby nasza Rzeczpospolita przede wszystkim już w waszych rękach niedługo młodzi będąca była bezpieczna. Bestia ze wschodu niestety znów się obudziła i znów zagrożenie realne kształtuje na, jak tak zresztą historia mówiła nam od wieków, nic się w tej kwestii nie zmienia, więc w związku z tym wartość dla nas wszystkich, dla Polaków i dla ludzi wszystkich nadrzędna wolność jest w sposób nieustający zagrożona i nigdy nie dana na zawsze. Listopad to jest taki miesiąc, gdzie chodzimy zapalać znicze na grobach naszych przodków, gdzie próbujemy zatrzymać się na chwilę, pomodlić, podziękować za to, że byli przed nami, że wskazali nam pewne kierunki, ale miesiąc listopad to jest również ten miesiąc, gdzie
11 listopada stajemy i dziękujemy za naszą niepodległość. Dochodzenie do niepodległości miało wiele frontów. Tam było wiele różnych elementów, o których my dzisiaj nie mówimy. My dzisiaj na słowo niepodległość mówimy o marszałku Józefie Piłsudskim. Ale proszę Państwa, to nie do końca było tak, że ten sukces był tylko i wyłącznie sukcesem marszałka Piłsudskiego. Wybaczcie mi za to, co dzisiaj powiem. Gdyby nie Wincenty Witos, o którym wspomniał wcześniej mój przedmówca, pan wójt Piotr Kazimierski, nie byłoby tego sukcesu. Nie widzimy tego na żadnych Uralach, nie słyszymy tego w żadnych mediach i dzisiaj właśnie na takich spotkaniach jak to powinniśmy o tym mówić, bo Witos powiedział piękne słowa, które towarzyszą mi każdego dnia. A powiedział tak: potęgi państwa nie zbuduje choćby największy geniusz. Może tego dokonać jedynie świadomy swych praw i obowiązków naród. Słuchajcie, minęło wiele lat, a te słowa nadal są z nami, są wymowne. Znajdujemy się pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Batalionu Chłopskiego, konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Ruchu Ludowego. Liczyła ona około 170 tysięcy osób i była to druga co do wielkości formacja konspiracyjna w Polsce, tuż po Armii Krajowej. Głównym celem działania żołnierzy batalionów była obrona ludności polskiej wsi przed terrorem okupacyjnym oraz eksploatacją gospodarczą. W czasie II wojny światowej żołnierze batalionów chłopskich dokonali ponad 3000 różnego rodzaju akcji bojowych, stoczyli 900 bitew, przeprowadzili 200 akcji, atakując transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno-politycznemu. Chwała bohaterom. Witamy Państwa bardzo serdecznie w murach naszej szkoły. Cieszymy się, że w ten piątkowy wieczór zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością. Jest mi jako dyrektorowi niezmiernie miło, dlatego że tyle dzisiaj padło słów doniosłych, wymownych, dotyczących historii, dotyczących pamięci. Mam ten zaszczyt, że reprezentuję pokolenie tych ludzi, którzy nie musieli walczyć o Polskę, którzy nie musieli walczyć o niepodległość, którzy nie musieli przelewać swojej krwi po to, żeby można było żyć w wolnym kraju. Kochani, spotykamy się w tym czasie i w tym miejscu. Nieprzypadkowo, lecz by w odczuciu wspólnoty kultywować tradycje naszych przodków, łączyć się z prawdą i historią polskich dziejów. Spotykamy się tu nie jako widzowie, ale jako główni uczestnicy. Dziś chcemy świętować wspólnie 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy bardzo zaszczyceni obecnością znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie i są tu dzisiaj razem z nami. Otwieram posiedzenie Sądu Rejonowego w Petersburgu. Wydział II Karny. Będzie rozpoznawana sprawa Polski. Na rozprawie stawili się oskarżona Polska, osobiście doprowadzona z resztą śledczego w Petersburgu wraz z obrońcą, adwokatem Apolonią Patriotką, oskarżyciel Eusebiusz Rozbiorowski, oskarżyciele posiłkowi Katarzyna II, caryca Rosji, Fryderyk Wilhelm II, król Prus, Franciszek II, cesarz Austrii oraz powołani świadkowie. Proszę o zajęcie miejsc, sąd odbierze od oskarżonej dane osobowe. Oskarżona, proszę wystąp. Imię i nazwisko. Polska Nadwiślańska. Urodzona? W roku 1966. Miejsce urodzenia? Gniezno. Imię ojca? Mieszko I. Imię matki? Dobrawa. Stan cywilny?
zamężna. Dzieci? Jakieś 13-14 milionów. Zawód? Matka i opiekunka. Ojczyzna. Dziękuję oskarżonej. Otwieram przewód sądowy. Proszę prokuratora o odczytanie aktu oskarżenia. Oskarżam Polskę nadwiślańską, urodzoną w 1966 roku, o czyny karalne z artykułu 263, paragraf 2 kodeksu karnego, w związku z artykułem 63, paragraf 3 kodeksu karnego. Oto iż dopuściła, żeby król nie mógł samodzielnie rządzić, sejmy, na których uchwalana prawa, były zrywane, a armia? Cóż to za armia? 12 tysięcy żołnierzy, śmiesznie mała. A szlachta, mimo bogactwa, nie chciała płacić podatków i skarb był pusty, a państwo biedne. Zaznaczam przy tym, że oskarżona działa tak w sposób ciągły i uporczywy przez ponad 100 lat. Uzasadnienie znane stroną, podane na piśmie. Czy oskarżona zrozumiała zarzuty? Tak, zrozumiałam. Czy przyznaje się pani do zarzucanych czynów? Nie, nie przyznaję się. Wobec tego sąd zarządza postępowanie dowodowe. Proszę wezwać świadka obrony. Imię i nazwisko. Franciszek Ksawery Branicki. Narodowość. Polska. Dlaczego wobec tego świadek występuje po stronie oskarżenia? I co świadkowi wiadomo na temat szkodliwej działalności oskarżonej? Moim zdaniem Polska jest słaba i sama nie potrafi poradzić sobie ze swoimi problemami. Dopuściła się do sytuacji, w której chciano pozbawić nas bogactwa i przywilejów. Dlatego właśnie zwróciłem się o pomoc do obecnej tu Katarzyny II. Polsko, ciebie błyskotkami łudzą, pawiem narodów byłaś papugą, a teraz będziesz służebnicą cudzą. Czy obrońca chciałby przesłuchać świadka? Nie mam pytań. Wnoszę o uniewinnienie mojej klientki. Jakie kary domaga się oskarżenie? Domagamy się rozbioru Polski! I wymazania imienia polskiego z mapy świata. Koniec z Polską! Już nigdy, nigdy nie będzie państwa polskiego. Powtarzam, nigdy! Sprzeciw! Odrzucony! W kwietniowy poranek świat się łuną pali. Idą pany senatory, stronniki Moskali. Idą kupą całą do sejmowej sali. Podpisują rozbiór Polski, stronniki Moskali. Pan Tadeusz Rejtan w progu się położy. Pozwie pany senatory na wielki sąd Boży. Sąd rejonowy w Petersburgu. Po rozpoznaniu sprawy Polski ogłasza, co następuje. Wobec braku argumentów obrony uznaje się Polskę winną zarzucanych jej czynów i skazuje na karę 123 lat pozbawienia wolności. Do karpackich stóp jękiem ofry się modli, groźbą katów grzmi. Jest ogromny i świeżo zaskrypiony grób, a na grobie trzech sępów, całe dotąd dnie, siedząc szponem gotowym, wyterzając such. Jego trumny spękane i już bliski dzień, gdy nad łożem letargu zagrzmi zemsty głos. Bezrozumni! Na próżno wasza wściekłość wrę, próżno waszej ofiary, chcecie zbliżyć sko. Bóg zachował w uśpionej świętą życia skrę, tej skry z serca nie wydrze wasz potrójny szpon. A im więcej nasiąknie krwi i łez w ten grób, gdy się miara dopełni w naznaczony czas, tym straszniejszy wam wulkan wybuchnie u stóp. Po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojcu w domu.
że jakieś nieprawdy opowiadano o tobie. Mówiono, że jesteś więźniem. Mówiono, że leżysz w grobie. Ile jeszcze będzie krwawych powstań narodowych, nim z upadku się podniesie kraj zupełnie nowy? Ile groźnych fal zemsty i rusyfikacji i tęsknoty straszliwej tam, na emigracji? Sądu apelacyjnego w Warszawie. Wydział drugi karny. Ponownie będzie rozpoznawana sprawa Polski. Na rozprawie stawili się oskarżona Polska wraz z obrońcą, adwokatem Janiną Patriowską. Oskarżyciel Romuald Grabowski oraz powołani świadkowie. Sąd ma rozpatrzyć apelację złożoną przez obrońcę obecnej do Polski. W piśmie złożonym do sądu adwokat pani Janina Patriowska odwołuje się od wyroku, uzasadniając, iż kara, jaką zasądzono, jest zbyt wielka w porównywaniu do czynu oskarżonej. Nagle wyborca ze zbirów pomocą przyszedł dla cara wybierać żołnierzy, na kwiat narodu napadając nocą, by z najpiękniejszej zubić kraj młodzieży. Więc trzeba było jąć się kłos oręży, by stoczyć walkę choćby z piorunami. Umrzeć, by umrzeć, bo w Polsce nie ciężej. Wolnym i dumnym upaść pod kulami, niż nie swe kończyć od rodziny z dala, jak podły żołdak w służbie u Moskala. Ojczyznę nam sprawi tam w górę, poglądają Boga, większa miłość Jego, niż mi przemoc droga, zmalej. Niedorzeczny tak dla niedowiarków, choć nie zwątpiły twoje legiony. Niezrozumiani, osamotnieni, kto tylko Polskę w sercu zachował. Z różnych zaborów, więc podzieleni, czyli razem pierwsza kadrowa. Bo kiedy przyszła godzina próby, nam przyświecała nadzieja szczytna, że kraj wybawi z hańby i zguby, z popiołu stanie ziemia najbliższa. Nieważne złoto, ani zaszczyty, niestraszne trudy, nie bolą rany. Miłość do Polski, herb znakomity, zerwać pragniemy niewoli kajdany. Nieprawda, to kłamstwo. My myśmy
ojczystego języka. Za ten pacierz własnej mowie, co ją dali nam ojcowie, co do nas uczyły matki, plus zamęczył polskie dziadki. Nie damy własnego języka. Nie damy pokryć mowie, polski naród, polski. Tak nam to pomóż Bóg! Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czy ta ziemia? Moją ojczyzną. Czym zdobyta? Chwiał i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz?